witajcie na kanale LEGO Retro. W dzisiejszym filmie zaprezentuję zestaw LEGO, numer katalogowy 6850. Jest to zestaw serii LEGO Space, frakcja Futuron. Zestaw jest z roku 1989 i składa się z 49 elementów i zawiera jedną minifigurkę. Przyjrzyjmy się minifigurce z bliska. Minifigurka frakcji Futuron nie różni się aż tak bardzo od klasycznej minifigurki LEGO Space. Ma nadruk tylko z przodu i na torsie ma charakterystyczne logo serii Space. Od figurki Futuron różni ją również tutaj ten element biały na kombinezonie. Dodatkowo frakcja Futuron posiada przezroczyste szybki w kaskach koloru niebieskiego. W ogóle szybki niebieskie są charakterystyczne dla tej serii. Butla tutaj tlenowa w kolorze dopasowanym do spodenek oraz kasku. Oraz oczywiście w tamtych latach typowa uśmiechnięta buźka LEGO. Przejdźmy teraz do samego pojazdu. W pojeździe na pewno na uwagę zasługują te górne duże panele. Spójrzcie proszę, jak to wygląda fajnie. Dodatkowo panele te są na taki tutaj zatrzask, żeby się nie otwierały. Spójrzcie, wszystko zwarte. Po otwarciu pokazuje się kabina pilota wraz z komputerem. Dodatkowo z funkcji bawialnych można wymienić te rozkładane skrzydła. Tak pojazd się prezentuje. Tak jak mówiłem, od góry panele są bardzo zwarte, ale niestety od spodu widzimy prześwity, które są charakterystyczne tutaj dla zestawów LEGO tamtych lat. Dodatkowo pamiętajcie, ten zestawik składa się z 49 elementów, czyli tyle, co obecnie jest dodawanych do polybagów, do różnych gazetek LEGO. Dodatkowo panel górny, spójrzcie, to jest imitacja na jakiejś wentylacji, czy tutaj kratek. Jest to nadruk w tak małym zestawiku. Zostanę jeszcze chwilę przy górnej części tego pojazdu, gdyż posiadając dwie takie same kabiny, naprawdę można tworzyć dosyć ciekawe konstrukcje, co postaram się pokazać tutaj może w kolejnym jakimś krótkim vlogu, filmie. Przejdźmy może teraz do instrukcji składania. Instrukcja składania jest dosyć, powiedziałbym, sporego formatu, jak na ilość elementów. Grafika również jest dosyć tutaj spora. Powiedzmy, że zestawy po 250 elementów mają grafiki tej wielkości. Sama tutaj instrukcja zawiera jedynie 10 punktów składania i nie ma informacji o żadnych alternatywnych konstrukcjach. Na szczęście posiadam pudełko, gdzie z przodu prezentuje się dumnie główny pojazd, a z tyłu możemy spojrzeć na konstrukcje alternatywne. Swoją drogą pudełko też nie należy do najmniejszych. Tak się składa, że całkiem przypadkiem mam dwa takie modele, więc można będzie zrobić porównanie konstrukcji. Budowę modeli alternatywnych. Zacznę od tej nie pseudobazy, może bardziej działa przeciwlotniczego. Speed build, czas start.
Złożenie tej konstrukcji było bezproblemowe i bardzo szybkie. Zostało kilka elementów. Oto jak wypada porównanie. Sama konstrukcja fajnie wygląda i zdecydowanie różni się od podstawowej konstrukcji. Na pewno wrażenie robi przedni tutaj panel, dodatkowo ruchome elementy wieżyczki, antenki, no i wewnątrz znajduje się samo centrum sterowania, również ruchome. Ilość elementów ruchomych na pewno zwiększa bawialność. A teraz druga konstrukcja alternatywna. Ze względu tutaj na liczbę zawiasów interesuje mnie właśnie ta konstrukcja i spróbuję ją otworzyć. Speed build, czas start. Budowa tego pojazdu była wyzwaniem i naprawdę trzeba było trochę się pogłówkować, co autorzy mieli na myśli, ale chyba wyszło podobnie. Spójrzcie. Swoją drogą, ciekawe miejsce na komputer. No, konstrukcja wydaje się zwarta i dosyć przemyślana, niestety zawiasy wysłużone swoje lata mają i ten element niestety się troszkę słabo trzyma. Tak wygląda konstrukcja. Znalazło się tutaj nawet miejsce, spójrzcie, na uchylne skrzydła. Tak. I chowane. Tak się prezentują modele alternatywne. I teraz podsumowanie. Jest to zestaw bardzo fajny i ze względu na przede wszystkim te panele jak najbardziej sugeruje jego zakup. Jednak miejcie na uwadze to, że jest tutaj niespełna 50 elementów, więc tutaj nie warto chyba aż tak bardzo przepłacać za niego. Dodatkowo, tak jak już wspominałem, posiadając dwa takie modele pojazdy, frajda zbudowania jest znacznie większa i tutaj w kolejnym filmie pokażę Wam jakiegoś mojego tutaj szybkiego vloga z moim pomysłem na wykorzystanie tych dwóch dużych paneli przezroczystych. W
W dzisiejszym odcinku to by było tyle. Jeśli odcinek się spodobał, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem i do następnego filmu. Hej, cześć!